Dzień dobry. Nie wiem, jakie macie plany na weekend. Ale jeśli planujecie obejrzeć rywalizację Barcelony z hiszpańskim Leicester, jak często nazywana jest Girona, i nie macie dostępu do Kanal Plus Online, to tutaj, czyli w komentarzu bądź w linku w opisie, znajdziecie ofertę. Promocyjną, a teraz chciałbym odnieść się do pewnego tematu, który stał się tematem palącym, choć być może nawet nie powinien takim być w polskich mediach. Czyli chodzi tu oczywiście o odejście Jakuba Kwiatkowskiego, team managera, a także poniekąd rzecznika reprezentacji Polski właśnie w ostatnich latach. Nazbierało się wokół tego tematu tyle programów, tyle debat, tyle tweetów, tyle różnych narracji. Myślę, że to jest odpowiednie słowo, być może też tyle niedopowiedzeń, że wielu kibiców mówiąc wprost ma taki lekki mindfuck, o co tutaj chodzi. I postanowiłem Wam przedstawić moją opinię właśnie na ten temat. Przede wszystkim, pierwsza myśl, jaka pojawiła się w mojej głowie, kiedy pojawiła się z kolei ta informacja, że Kwiatkowski odchodzi. Nie ma zaskoczenia, spodziewałem się tego. Spodziewałem się, że raczej prędzej niż później Polski Związek Piłki Nożnej będzie chciał postawić na kogoś innego po prostu na tym stanowisku. W momencie, kiedy w Polskim Związku Piłki Nożnej pojawił się Tomasz Kozłowski jako nowy szef Departamentu Mediów i Komunikacji, dość szybko stało się jasne i często można było usłyszeć, że Kozłowski, a także Kwiatkowski nie nadają na tych samych falach, że nie ma pomiędzy panami chemii. Dlatego wtedy uznałem, że raczej prędzej niż później dojdzie tutaj do rozwodu. No i raczej trudno było zakładać, że odejdzie Kozłowski, skoro Kozłowski jest. Człowiekiem Cezarego kuleszy, i skoro on wylądował właśnie PZP niedawno. I kiedy pojawiła się ta informacja, pomyślałem sobie, no dobra, wszyscy to skomentują, no i życie będzie toczyć się dalej. PZPN będzie sobie funkcjonował, Kwiatkowski też za chwilkę znajdzie pracę. Tymczasem okazało się, że ten temat rozpalił i media, i kibiców. I dało się nawet zauważyć taki bardzo jasny podział, czyli e, duża część dziennikarzy stała po stronie kwiatkowskiego, wielu kibiców nie do końca kumało o co chodzi w tej całej sprawie, i wielu kibiców też miało do niego. Negatywne nastawienie. I w ogóle można było odnieść takie wrażenie, jakby z PZPN-em żegnał się dyrektor sportowy czy jakiś dyrektor do spraw szkolenia, albo w ogóle jakby jakiś reprezentant. Kuba Kiwior kończył karierę reprezentacyjną, wywiązała się po prostu taka debata. I nie ma co ukrywać, że PZPN komunikacyjnie ma trudny moment i że ten moment już tak konkretnie się przedłuża. To już trwa ładnych kilkanaście miesięcy. Afera premiowa to był oczywiście PIK. Ale oprócz tego było kilka innych kwestii. Była kwestia ochroniarza, Stasiaka, różne wypowiedzi Cezarego Kuleszy. Nagromadziło się tego tak dużo, że siłą rzeczy człowiek, który odpowiadał za komunikację w Polskim Związku Piłki Nożnej, trafił na celownik. No i też PZPN w pewnym momencie doszedł do wniosku, że warto właśnie ten cały departament wzmocnić. Stąd właśnie decyzja o postawieniu na Kozłowskiego. I pewnie w głowach wielu kibiców pojawi się takie pytanie, dlaczego w zasadzie Cezary Kulesza. Nie zrezygnował z Kwiatkowskiego na samym początku swojej pracy. Przecież to byłoby proste. Można byłoby wysłać sygnał do kibiców. To jest człowiek Zbigniewa Bońka. My tu wprowadzamy naszą ekipę. Ja tu wprowadzam moich zaufanych ludzi. Nie chcę tutaj postaci, które kojarzyły się z tą poprzednią wadzą. Byłoby to naturalne i Kulesza miałby do tego pełne prawo. Natomiast zwróćcie uwagę, że Kulesza zachował jednak część tamtego PZPN-u. Czyli w Polskim Związku Piłki Nożnej został zarówno Jakub Kwiatkowski, ale także Łukasz Wachowski, który dostał stanowisko sekretarza generalnego PZPN-u. Dlaczego te postaci zostały w PZPN-ie? Dlatego, że na głowie Wachowskiego, a także Kwiatkowskiego było bardzo wiele obowiązków. Kwiatkowski był, jako się rzekło, team managerem reprezentacji Polski, ale też odpowiadał właśnie za te sprawy komunikacyjne, czyli można powiedzieć właśnie, że był rzecznikiem. Z tym stanowiskiem rzecznika przede wszystkim właśnie się kojarzył. I gdyby Cezary Kulesza na przykład doszedł do wniosku, wrzucam na stanowisko team managera i na stanowisko sekretarza generalnego jakiegoś mojego człowieka na przykład z Jagiellonii, czy, czy skądkolwiek, człowieka z biznesu, to byłoby trudne. To byłoby bardzo trudne, żeby taka osoba weszła tam od razu i to wszystko skumała. Na czym polega PZPN, na czym polega środowisko piłkarskie? Też dlatego, że w Polskim Związku Piłki Nożnej po drodze, nawet za kadencji Cezarego Kuleszy, pojawiały się osoby z zewnątrz, które nie kumały nie dość, że całego tego klimatu polskiej piłki, to w ogóle piłki, piłki nożnej nie kumały. A jeśli nie kumasz takich podstaw, no to wiadomo, że trudno ci będzie funkcjonować. Dlatego też Kulesza doszedł do wniosku, że jeśli zostawi sobie tych dwóch gości, to oni poogarniają mu te wszystkie podstawowe kwestie. To znaczy nie będzie jakichś wtop logistycznych czy organizacyjnych na tym podstawowym poziomie. No bo wiadomo, że często wtopy na tym podstawowym poziomie kończą się jakąś wielką kompromitacją. Oczywiście w top. Ogólnie było sporo w tym Polskim Związku Piłki Nożnej, natomiast ja rozumiem, dlaczego on na nich postawił. Jakub Kwiatkowski pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej przez 11 lat, czyli zahaczył bardzo wielu selekcjonerów, bardzo wielu różnych trenerów. Był Fornalik, był Adam Nawałka, był Jerzy Brzęczek, byli obcokrajowcy, kiedy tym bardziej ze względu na znajomość języka angielskiego był bardzo istotny. Był Czesław Michniewicz, co zakończyło się źle, oczywiście wielkim rozłamem w tych relacjach, rozwodem i no i chłodnymi relacjami to byłoby nie tylko wręcz można powiedzieć konfliktem, pracował też z Michałem Probierzem oprócz tego dostał w pewnym momencie awans na stanowisko team managera, a przy okazji jeszcze pomiędzy zgrupowaniami reprezentacji pełnił różne funkcje w UEFA przy okazji meczów w europejskich pucharach, latał po Europie, no i tam między innymi właśnie pomagał mediom przy organizacji wywiadów, różne aktywności w każdym razie miał na głowie sporo w moim odczuciu Osoba, która jest team menedżerem reprezentacji Polski, nie powinna de facto być rzecznikiem. To znaczy, tutaj te dwa stanowiska powinny być rozdzielone, żeby na jednego człowieka nie spadło zbyt dużo obowiązków. Bo jeśli spadnie zbyt dużo obowiązków, to rośnie ryzyko, że pojawią się jakieś różne problemy komunikacyjne. Ale niezależnie od tego, czy gdyby Jakub Kwiatkowski był jakimś całkowitym leserem w swojej robocie, to dostałby w pewnym momencie awans? No myślę, że nie. Czy gdyby był beznadziejny w swojej robocie, to wytrzymałby tylu selekcjonerów? Sądzę, że nie, że w którymś momencie po prostu ktoś by, ktoś by mu podziękował. No i teraz rzeczywiście mu podziękował, ale jednak bardzo długo to trwało, zanim ktoś mu podziękował. I ta jego praca w obrębie organizacji do pewnego momentu była doceniana. Wśród kibiców pojawia się często taki zarzut. Ale to był kolega dziennikarzy, zaprzyjaźnił się z mediami, sprzedawał newsy. Nawet Tomasz Hajto o tym pisał. Czy tak było? Nie wiem, bo do mnie te newsy nie docierały. Ja generalnie nie jestem adresatem tych newsów, nie jestem z nikim poukładany, więc nie, ja nie wypuszczam żadnych informacji o składach i tak dalej. Więc czy tak było? Nie mam pojęcia. Z doświadczenia wiem, że często takie newsy, na przykład z reprezentacji, wypływają wcale nie. Od takich osób typu Janusz Basała czy właśnie Jakub Kwiatkowski, tylko na przykład od agentów. Najciemniej czasami jest właśnie pod latarnią, ale to tak nawiasem mówiąc. Ale jeśli jesteś rzecznikiem Polsk Polskiego Związku Piłki Nożnej i w dużej mierze twoja praca polega na tym, żeby budować odpowiednio profesjonalne relacje z mediami, i te relacje są zbudowane na takim właśnie poziomie, to czy to jest grzech, czy to jest błąd? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem zbudowanie relacji z mediami takich, że po 11 latach dziennikarze po prostu dziękują Kubie Kwiatkowskiemu za profesjonalizm, to nie jest błąd. Bo ja na przykład podpisałem się pod tym listem otwartym, dlatego że jeśli ja miałem okazję z nim współpracować, a to nie jest jakiś mój kolega czy przyjaciel, ale każdy dziennikarz gdzieś funkcjonujący przy reprezentacji na przykład miał okazję z nim współpracować. No bo jeśli na przykład chciałem zrobić wywiad z Fernando Santoszem, to wiadomo, że Jakub Kwiatkowski był osobą, do której się człowiek odzywał. No nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, no bo tak wygląda praca dziennikarza. Tak samo funkcjonują dziennikarze broadcastera, czyli telewizji mającej prawa do, mecze, do meczów reprezentacji. No, musisz się w ten sposób kontaktować. No i to jest naturalne, że gdzieś pojawiają się relacje. Jeśli z człowiekiem gadasz co drugi, co trzeci dzień, to jest naturalne. I w przypadku kwiatkowskiego na podstawie moich doświadczeń był tam profesjonalizm. To wyglądało tak, jak powinno wyglądać. I to na pewno nie byłoby dobre, gdyby na takim stanowisku funkcjonował człowiek, który jest skłócony z dziennikarzami. To uważam, że to byłoby całkowite niezrozumienie tej funkcji. Natomiast, oczywiście, Kuba Kwiatkowski nie był wolny od błędów. Nie był wolny także od jakichś wtop podczas całej tej swojej pracy medialnej. I takie historie się zdarzały. Wywiad Roberta Lewandowskiego, inaczej. Konferencja Roberta Lewandowskiego, która została źle przetłumaczona. Ten tweet pod tweetem Jacka Gnoja a propos Fernando Santosza. Myślisz, że nie próbujemy się skontaktować z Portugalczykiem? Do tego dochodziło jeszcze ostatnio jakieś takie mini sytuacje, typu wstępna informacja o tym, że na konferencji pojawi się Marcin Bułka, czyli najbardziej kontrowersyjna obecnie postać w reprezentacji, no bo wiadomo, jest hierarchia, a pojawił się później Jan Bednarek. Czy na przykład taka sytuacja, w której. Kuba Kwiatkowski powiedział dziennikarzom, że odbędzie się oficjalnie, oficjalnie nie gdzieś tam pisał SMS, -y, tylko oficjalnie powiedział, że odbędzie się trening wyrównawczy, ale może zabraknąć jakichś zawodników. Z kolei Michał Probierz powiedział, że nie zabraknie jakichś zawodników. Zdarzały się takie zgrzyty. No, takie sytuacje, gdzie siłą rzeczy muszą się zdarzać. I też często pojawia się taki zarzut, że na przykład afera premiowa do tej pory nie została wyjaśniona. Ja uważam, że to jest afera, która powinna zostać wyjaśniona, że chyba nawet jakaś komisja tutaj po prostu powinna powstać. Tyle, że jest jedna rzecz. Jeśli ty jesteś rzecznikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to ty realizujesz w swoich wypowiedziach politykę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie możesz wychodzić przed szereg. Nie możesz powiedzieć czegoś, co będzie stało w opozycji w stosunku do tego, co mówi Cezary Kulesza, który twierdzi, że w ogóle nic o tamtej aferze nie wiedział. To znaczy, Jakub Kwiatkowski, będąc pracownikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie może wyjść przed szereg i realizować swojej polityki. Żaden rzecznik nie może. Chyba, że nagle zmieni się zupełnie taka funkcja w reprezentacji i na przykład nowy team manager dostanie taką pełną niezależność, że będzie miał na tyle mocną pozycję, że będzie mógł nawet, nie wiem, postawić się gdzieś w którymś momencie komunikacyjnie, kuleszy, na takiej zasadzie: Ja to zrobię lepiej niż ty myślisz, i zobaczymy, jaki będzie efekt. Jak będzie zły, to mnie wywalisz. No i jeśli jesteś rzecznikiem, to nie możesz wychodzić za bardzo przed szereg. Zazwyczaj rzecznik rzadko przekazuje jakieś kontrowersyjne rzeczy. Natomiast to nie zmienia faktu. Że tamta sytuacja nie została wyjaśniona i że w PZP nie było ostatnio mnóstwo problemów komunikacyjnych. I jeśli Kuba Kwiatkowski był frontmenem od komunikacji, to siłą rzeczy też musiało na niego spadać. Ja szczerze mówiąc podejrzewam, że rząd do, do tych wszystkich tematów typu afera premiowa za jakiś czas się jeszcze odniesie, bo te tematy cały czas nie zostały wyjaśnione. Uważam, że ludzie zasługują na to, żeby zostały wyjaśnione. I teraz dochodzimy do momentu zwolnienia Kuby Kwiatkowskiego. Ja powiedziałem we wstępie do tego filmiku, że nie jestem w sumie zaskoczony, bo spodziewałem się, że on wyleci. Spodziewałem się tego praktycznie od momentu, kiedy Kulesza pojawił się w PZP, nie? że będzie chciał w którymś momencie postawić tam na swojego człowieka. Natomiast. Timing tego zwolnienia to jest coś, co dziwi mnie najbardziej. I tutaj nie chodzi o to, żeby bronić za wszelką cenę Kuby Kwiatkowskiego, no bo już bardzo wiele osób obroniło go w mediach, niektórzy w dość dziwny sposób, typu Stefan Szczepek, ale to już zostawmy. Nie chodzi mi o to. Dziwi mnie timing tego zwolnienia, ponieważ z punktu widzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej nie powinno być tak, że zwolnienie jednak pracownika drugiego szeregu, no bo my nie, nie możemy powiedzieć, że to był pracownik pierwszego szeregu, zwolnienie team managera, ukośnik rzecznika, to jest temat tak dyskutowany przez kibiców. To jest temat, o którym robi się programy, i nagle wszyscy zadają pytanie, o co chodzi z tym Kubą Kwiatkowskim, że z polskim związkiem piłki nożnej żegna się facet, który gdzieś tam siedział na konferencjach, i nagle matikasz pisze takiego tweeta, jakby stracił największego przyjaciela w swoim życiu. Kibiców może to dziwić, ale ta sprawa dziwi też reprezentantów. O co mi chodzi? Chodzi mi mianowicie o to, że tak naprawdę PZPN poprzez te swoje lakoniczne komunikaty w zasadzie nie poinformował o co chodzi. I dzisiaj reprezentant polski, dzwoniący na przykład do Kuby Kwiatkowskiego czy do Michała Probierza, może zapytać, ale w sumie za co wy go zwolniliście? O co konkretnie tu poszło? W sensie, wcześniej mieliście może nawet jakieś podstawy, żeby go zwolnić. Bo tak sobie teraz myślę. Jeśli Cezary Kulesza wychodził z założenia, że Kwiatkowski jest niewygodny, to mógł go kilka razy zwolnić. Nawet po tym twecie na temat Santosza. Mógł powiedzieć: Nie życzę sobie czegoś takiego, bo znowu się robi syf, znowu się robi młyn. Ja się muszę z czegoś tłumaczyć, co ty w ogóle napisałeś. Mam dość. Mógł tak zrobić. Uważam, że zwolnienie za tweeta to, była, to byłaby przeginka, no ale mógł tak zrobić. Cezary Kulesza mógł tak postąpić po aferze premiowej. Co też uważam, że nie byłoby sprawiedliwe, no ale mógł postąpić na takiej zasadzie: Dobra, on mi nie odpowiada, to wrzucę go trochę jako kozła ofiarnego. W sumie i tak media bardziej skupią się na Michniewiczu i na premierze w kontekście całej afery premiowej, ale przy okazji sobie wstawię kogoś na miejsce tego Kwiatkowskiego. Nie zrobił tego. Cezary Kulesza mógł pozbyć się Kwiatkowskiego w bardzo wygodny sposób, w białych rękawiczkach, w momencie, kiedy ulokował probieża na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. To byłoby najwygodniejsze. Mógłby wysłać następujący sygnał. Przychodzi nowy trener, potrzebujemy nowego otwarcia, potrzebujemy odcięcia się od tych wszystkich afer, które były wokół reprezentacji w ostatnich miesiącach, a to nazwisko Kuby Kwiatkowskiego w całej tej aferze, aferze premiowej też się przewijało, potrzebujemy carte blanche. Michał Probiersz wskaże swojego team managera, a rzecznikiem będzie, czy tam za komunikację będzie odpowiadał pan Kozłowski. Nie byłoby w tym totalnie nic złego. Przychodzi nowy trener, ma swój sztab, wybiera sobie swoich ludzi. Można byłoby, nie wiem, wrzucić zdjęcie. Dziękujemy za 11 lat pracy, podajemy sobie rękę i tyle. Tymczasem zakończyło się tak, że PZPN pozbył się człowieka. To, że on jest lubiany przez dziennikarzy, słuchajcie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Żadnego. Ale PZPN pozbył się człowieka, który był bardzo lubiany przez piłkarzy. Myślę, że to jest istotne. Poza tym pozbył się go w dość dziwny sposób, wypuszczając taki komunikat, który nie był zbyt elegancki. I samo pożegnanie też się tak odbyło w bardzo chłodnej atmosferze w bardzo szorskiej atmosferze. Czyli dzień dobry, zapraszamy. Wypowiedzenie przyszło pocztą. Dziękujemy bez odprawy trzymaj się. Opinia publiczna w zasadzie nie dostała żadnej informacji o co tam poszło ze strony Cezarego Kuleszy, czy ze strony Michała Probierza, który poniekąd też się pod tym podpisał. I tak jak mówię, po raz kolejny, to, że dziennikarze się wstawili za Kwiatkowskim, to, że dziennikarze chcieliby się, chcieliby, aby PZPN oficjalnie powiedział o co chodzi, to nie ma znaczenia. Ja uważam, że problematyczne w tej całej sytuacji, w kontekście tego kiepskiego timingu, bo można było te sprawy rozwiązać lepiej, bo Michał Probierz ma pełne prawo, żeby konstruować swój sztab. Timing. Timing jest tu kluczowy. Można było to zrobić inaczej, żeby nie pojawiła się cała ta debata, mnóstwo programów i cała ta dyskusja, czy PZPN znowu popełnił błąd komunikacyjny. Można było to załatwić lepiej, można było to załatwić w sposób bardziej sprawny. Pod kątem takiego ewentualnego zarządzania jak jakimś kolejnym mini kryzysem wizerunkowym. No bo wiadomo, tu się nie wydarzyła jakaś tragedia, ale generalnie ludzie o tym mówią, no i znowu temu PZPN-owi się obrywa. A skoro PZPN bierze sobie ludzi do komunikacji, to oni powinni prowadzić tę komunikację w taki sposób, żeby było klarownie, żeby było przejrzyście. Żeby nie było żadnych niedopowiedzeń, żeby nie było czarnego PR-u, żeby PZPN wreszcie wyczyścił całą tę atmosferę wokół siebie. Ale atmosfera atmosferą. Atmosfera wpływa na biznes, atmosfera wpływa na sponsoring, na ogólnie taki ciepły bądź zimny klimat wokół reprezentacji. Najistotniejsze jest to, co dzieje się w grupie. I moim zdaniem tutaj Michał Probierz zagrał wabank. Z jednej strony ja nie jestem za tym, żeby w reprezentacji Polski obowiązywała dyktatura zawodników, czyli... Piłkarze zatrudniają selekcjonera i zwalniają selekcjonera. Nawet sam to powiedziałem, że w momencie, kiedy pojawił się probierz, miałem taką nadzieję, że nie będzie tej tradycyjnej pielgrzymki do Roberta Lewandowskiego, żeby wysłać sygnał, że jednak tu jest relacja trener-piłkarze, a nie trener, wybitny piłkarz, który poniekąd staje się asystentem i później reszta piłkarzy, bo to może źle wpłynąć na tę grupę. Natomiast wielu piłkarzy potraktowało zwolnienie Kuby Kwiatkowskiego w taki sposób, jakby wyleciał jeden z nich. Jakby wyleciał jeden z piłkarzy, ponieważ Kwiatkowski piłkarzom nie zrobił nic złego. Mało tego. Oni go cenili za to, jak organizował im pracę i załatwiał bardzo wiele rzeczy właśnie na zgrupowaniach. I dlatego mówię, że Michał Probierz zagrał w Bank. To jest takie zagranie, można powiedzieć, trochę w stylu Probierza. bo on lubi odsuwać niekiedy właśnie ważne osobowości w różnych miejscach, na przykład to było w Krakowie i tak dalej. Spoko ma do tego prawo. Ale, tak jak mówię, zagrał w Bank. I sam jestem ciekaw, po prostu, jaka teraz będzie atmosfera. W tej kadrze, i jakie będzie podejście piłkarzy do probierza? Bo piłkarze w tym momencie mają taki znak zapytania, co tu się w zasadzie wydarzyło, dlaczego wyleciał, w cudzysłowie mówiąc, jeden z nas. Ja nie powiem, że ktoś tutaj wrzucił granat do szatni, bo to byłoby zdecydowa zdecydowanie przegięcie. To nie jest ta skala. Wyleciał jednak tylko, w cudzysłowie, team manager czy rzecznik. Ale powiedziałbym, że ktoś podpalił po prostu petardy pod hotelem, gdzieś pił reprezentacja. I wywołał jakiś drobny niepokój. Bo taki niepokój tam jest. Dlatego mówię: probierz, zagrał wabank. bank. Mam nadzieję, że, że to się odbije dobrze na tej reprezentacji, że w myśl różnych zasad, świętej pamięci Johana Krojfa, jeśli wprowadzisz trochę fermentu, to to przyniesie więcej dobrego. Ale tak jak mówię, mocno zaryzykował. I teraz pojawiają się dwa pytania. Z punktu widzenia polskiej piłki, pytanie mniej istotne, czyli co dalej z kubą kwiatkowskim. Podejrzewam, że. Albo inaczej, gdybym miał wskazać jakąś idealną funkcję dla niego, to byłaby to funkcja kogoś, kto odpowiada za organizację i logistykę, na przykład w polskim klubie, który gra w europejskich pucharach, bo po, po prostu potrafi dobrze te tematy ogarniać, ma kontakty w UEFA, ma duże doświadczenie z różnych federacji, klubów i tak dalej. Po prostu poradziłby sobie na takim stanowisku. Natomiast jeśli chodzi o funkcję team managera, ja myślę, że to jest istotne i to jest taki temat chyba niedoszacowany w ogóle w polskiej piłce. To znaczy, kto powinien taką funkcję pełnić? Ja uważam, że w idealnym świecie polski związek piłki nożnej powinien znaleźć swojego Olivera Birchowa. Czyli kogoś, kto ma kompetencje, kto ma kwalifikacje, kto potrafi odnaleźć się na tym stanowisku, kto ma klasę, kto ma ogładę i kogoś, kto potrafi, jeśli zauważy pożar, ten pożar ugasić, a nie go podsycać. Kogoś, kto musi mieć do pewnego stopnia niezależność na zasadzie takiej, że nie musi konsultować każdego przecinka w zdaniu, które wypowie z Cezarem Kuleszą, ale oczywiście, żeby realizował politykę Cezarego Kuleszy. No bo musi gdzieś to wszystko być spójne. Kogoś w stylu, nie wiem czy to jest idealny przykład, ale Tomasza Iwana z tej reprezentacji Adama Nawałki, czyli kogoś bardzo lubianego też przez piłkarzy. Akurat to stanowisko uważam, że musi pełnić człowiek, który będzie lubiany przez piłkarzy. Jeśli chodzi o trenera, tak jak mówię, no tutaj przede wszystkim ma być szacunek, czy będą go lubić, to jest inna kwestia. Jerzy Dudek, Łukasz Piszczek to są takie nazwiska, które po prostu przychodzą mi od razu do głowy. Jakiś piłkarz trochę starszy. Przecież gdyby takie stanowisko dostał, nie wiem, Tomasz Kuszczak, jeden z asystentów probierza, czy nawet Sebastian Mila, to pewnie też by się w tym dobrze zrealizowali. Bo pasowaliby do, do takiego stanowiska. Czyli ogarnąć najważniejsze rzeczy, sprawić, żeby reprezentacja miała komfort. Żeby czasami być może podpowiedzieć trenerowi, panie trenerze, teraz trzeba trochę poluzować, albo panie trenerze, jest trochę za luźno, trzeba podostrzyć. Tomasz Iwan był kimś takim. I wydaje mi się, że wypada znaleźć po prostu kogoś z takiej bajki. Nie mówię, że konkretnie Tomasza Iwana, no bo on, on już po prostu pracował na wałki, okej, okay, można znaleźć kogoś innego. Jeśli macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. Ale uważam, że powinniśmy po prostu poszukać Olivera Birchowa i że PZPN powinien wreszcie wyciągać wnioski z tych różnych y, swoich historii komunikacyjnych, które nie kończą się tak jak powinny. Bo tak jak mówię, to jest jakaś sytuacja bez precedensu, że w Polsce tyle się mówi... O tym, że wyleciał rzecznik i team, i team manager. No szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takiej historii gdzieś w innych federacjach. Może teraz mi po prostu do głowy nie przychodzi, ale his takie historie dość rzadko się zdarzają. A u nas się taka zdarzyła. Bo moim zdaniem wynika to po prostu z bardzo złego timingu i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Ja uważam, że Kuba Kwiatkowski pod wieloma względami swoją robotę wykonywał dobrze. Zdarzyło się parę fakapów, po których być może nawet Cezary Kulesza mógł się go pozbyć miał kilka razy okazję, żeby wprowadzić na to stanowisko swojego człowieka albo kogokolwiek innego i tutaj zawiódł przede wszystkim timing. I to jest i ten timing sprawił, że na temat Kwiatkowskiego powstają programy, toczą się dyskusje, że jest jakiś spór, że piłkarze nie wiedzą o co chodzi. Nie wiem, moim zdaniem to jest znów taka sytuacja, której można było po prostu uniknąć. To jest znów Rozpalenie pożaru niekoniecznie w momencie, kiedy ten pożar powinien zostać rozpalony. Bo można było tego gościa się pozbyć, jeśli uważałeś, że on ci nie pasuje, jeśli dawał ci podstawy, jeśli widziałeś nawet, na, albo nawet inaczej. On nawet nie musiał ci dać jakiejś jednej konkretnej podstawy, zrobiłeś coś bardzo źle, wylot. Ale widzisz na co dzień, że nie ma chemii, że nie nadajecie na tych samych falach i po prostu w pewnym momencie go zapraszasz. Słuchaj, nie dogadamy się, mamy inną wizję, nie pasujesz do mojego zespołu. To jest naturalne. Ale tutaj to wszystko odbyło się po prostu w jakichś dziwnych okolicznościach. Wiele osób tego nie rozumie, przede wszystkim reprezentanci tego nie, nie rozumieją. I tak jak mówię, yy, jako że mam dość już nagrywania odcinków z tymi wszystkimi poczuciami marazmu, stagnacji, apatii, agonii i tak dalej, i mam nadzieję, że wreszcie w tej reprezentacji zadzieje się coś pozytywnego, trochę przekornie, nie do końca w to wierzę, ale trochę przekornie mam nadzieję, że ten ferment, który znowu gdzieś się kręci wokół PZP-u, przyniesie coś pozytywnego. Naprawdę szczerze mam taką nadzieję, ale widząc reakcję, co się tam dzieje w tym momencie, to trochę się o to obawiam. Bo wiele osób w polskiej piłce, także w reprezentacji, po prostu jest skonfundowanych po tym, co się wydarzyło. I to jest moje stanowisko a propos Jakuba Kwiatkowskiego. Dzięki, do następnego razu.